Cześć, siema, z tej strony Suert. Już na samym początku szczere i gorące podziękowania dla drugiej już osoby, która zdecydowała się na wsparcie kanału i tym samym docenienie mojej pracy. Tomasz Lata, bardzo, bardzo dziękuję. To budujące. A przed nami porcja zebranych informacji z mijającego tygodnia. Sporo premier i to chyba ostatni taki ich wysyp. Lipiec generalnie zapowiada się słabo, jeśli mówimy o planowanych debiutach. Zapraszam na kanał, zachęcam do subskrypcji i wspierania. No i startujemy. Tradycyjnie rozpoczynamy od listy bestsellerów udostępnionych przez platformę Steam. Pierwsze dwie pozycje pozostały bez zmian. Na miejscu pierwszym konsola Steam Deck, a pozycja druga to Final Fantasy VII Remake Intergrade. Z kolei pozycja trzecia to nowość dla tej platformy, czyli Tiny Tina's Wonderlands. Gra przez kilka miesięcy była sprzedawana wyłącznie na konsolach i platformie Epic Game Store. Inne wydanie gry wylądowało na pozycji ósmej. Za dobrą sprzedażą idą także w miarę wysokie noty. 77% recenzji dla tej gry jest pozytywna. Pozycja czwarta to gra, która przeżywa renesans. Po największej aktualizacji w historii zatytułowanej The Final Chapter, Raft sprzedaje się coraz lepiej. Tytułowi pomogła też z całą pewnością 15% przecena. Co ciekawe, Raft w zasadzie każdego dnia ustanawia rekord aktywności. W ubiegłą niedzielę było to 101 tysięcy osób grających jednocześnie. Na platformie Steam aż 93% recenzji jest w tym przypadku pozytywna. Kolejne pozycje to głównie efekt wyprzedaży i trwających letnich promocji. Miejsce piąte to Monster Hunter Rise, a na siódmym pre-order dodatku do tej gry zatytułowany Sunbreak. Na pozycji szóstej znajdziemy God of War, miejsce dziewiąte to Rust, a pierwszą dziesiątkę zamyka Sekiro Shadows Die Twice. Deweloperzy ze Smilegate, odpowiedzialni za MMORPG Lost Ark, zapowiedzieli współpracę z naszym rodzimym Wiedźminem III. Niestety nie znam więcej szczegółów. Powiedziano jedynie, że efekty współpracy mają trafić do Lost Ark pod koniec bieżącego roku i wyłącznie na koreańskie serwery. Zapowiedziano również nową klasę postaci, która będzie władać pogodą, czyli aeromancerkę. Przy pomocy swojego parasola może ona przywołać potężne żywioły pogodowe, takie jak wiatr, palące słońce, ulewy, burze, śnieg czy grad. Postać ta ma charakteryzować się bardzo dużą mobilnością, a jej ataki mogą być łączone w śmiercionośne kombinacje. Ostatnio pojawia się coraz więcej informacji i plotek na temat Skull & Bones. Kolejne agencje ratingowe nadają kategorie wiekowe, a znani likerzy próbują nawet przybliżać nam datę premiery. Specjalizujący się w uzyskiwaniu informacji z baz danych sklepów konto Adjornamenti Lumia twierdzi, że Skull & Bones zadebiutuje 8 listopada bieżącego roku. To sprawdzone źródło, które ma naprawdę dobrą renomę. Datę tę potwierdza również znany liker Tom Henderson. Należy więc założyć, że właśnie tego dnia zadebiutuje długo oczekiwana gra Skull & Bones. W środę 29 czerwca Diablo 2 Resurrected otrzymało pokaźną łatkę o numerze 2.4.3. Na warsztat wzięto przede wszystkim listę gier. Po aktualizacji na liście gier zobaczymy 40, a nie 20 pozycji. Te zmiany pojawiły się zarówno na PC-tach, jak i konsolach. Z kolei w wersji konsolowej wyszukiwarka drużyn została zastąpiona menu tworzenia i listą gier wzorowaną na tym, co było już dostępne na komputerach osobistych. Na PC-tach została usprawniona poczekalnia, czyli dodano nową funkcję wyszukiwania. Dodatkowo patch przyniósł 50% premię do znajdowania przedmiotów magicznych, która aktywna będzie do 4 lipca. Wprowadzono także szereg poprawek wpływających na komfort gry. Nie zabrakło też standardowych poprawek błędów oraz usprawnień wydajności i stabilności tytułu. 28 czerwca gra Assassin's Creed Valhalla otrzymała aktualizację o numerze 1.5.3. Wprowadziła ona m.in. darmową zawartość, czyli pakiet Bifrostu. Zawiera on dwa przedmioty, błyszczącą tarczę oraz opalizujący topór. Zestaw można odebrać za darmo w sklepie Animusa do 26 lipca bieżącego roku. Oprócz tego łatka eliminuje szereg błędów. Jak widać, Ubisoft nie przestaje dbać o swój flagowy tytuł. Oprócz tego francuska firma zapowiedziała, że pojawi się na targach Gamescom, które odbędą się w dniach 24-28 sierpnia. Obstawiam, że powinniśmy się dowiedzieć wówczas czegoś więcej o grze Avatar Frontiers of Pandora. Deweloperzy ze studia Giant Software, odpowiedzialni za ostatnią odsłonę Farming Simulator, nie spoczywają na laurach. Już jakiś czas temu wspominałem o zmierzającym DLC, czyli paczce Kubota. Wirtualne maszyny rolnicze znanego producenta czekają na wypróbowanie ich w akcji. Deweloperzy oddali w nasze ręce szeroki wachlarz ciągników serii M, ładowarek kołowych, małych samochodów użytkowych i kilku innych wyrobów marki Kubota. Wraz z dodatkiem producenci udostępnili patch o numerze 1.6, który wprowadza sporo ulepszeń do gry i oczywiście przygotowuje ją na wspomnianą paczkę. Pakiet Kubota dostępny jest na wszystkich platformach, na których działa podstawowa wersja gry.
Bardzo dobrze przyjęta strzelanka Ready or Not doczekała się solidnej aktualizacji. Aktualizacji, która zawiera ponad 500 mniejszych i większych poprawek. Twórcy oddali w ręce graczy m.in. nowe mapki, bronie, misje, a także usprawnione elementy otoczenia. Nowości jest naprawdę całe mnóstwo. Nie sposób tutaj oczywiście wszystkiego wymienić. Chętni na pewno sprawdzą to w akcji. 30 czerwca zadebiutował potężny dodatek do Monster Hunter Rise zatytułowany Sunbreak. Rozszerzenie wzbogaca produkcję o nową kampanię i lokacje, nieznane wcześniej potwory i przedmioty. Wprowadza także do gry zupełnie świeże mechaniki. Dodatek sprzedawał się już całkiem dobrze przez ostatnie 2 tygodnie jako preorder. W serwisie Metacritic średnia ocen to mocne 86 oczek. Z kolei w serwisie Steam Sunbreak zbiera mieszane opinie, tylko 60% z nich jest pozytywna. 30 czerwca to data, w której jak widać pojawiło się całkiem sporo premier potężnych DLC. Kolejny z nich ukazało się do słynnej gry Cuphead i jest zatytułowany The Delicious Last Course. Dodatek oferuje zupełnie nową wyspę Inkwell, zawierającą wiele poziomów, sekretów i walk z bossami. W nasze ręce wpadają nowe rodzaje pocisków oraz uroku. Deweloperzy wprowadzili też zupełnie nową grywalną bohaterkę Miss Chalice. DLC zostało bardzo dobrze ocenione przez recenzentów. W serwisie Metacritic średnia ocen to 88 oczek. Nieco słabiej wypada za to potężne, miało być potężne DLC do polskiej gry Outriders. Średnia ocen we wspomnianym wcześniej serwisie to 75 oczek. Na platformie Steam jest jeszcze gorzej. Tutaj pozytywne oceny to niecałe 40%. Cena dodatku też nie zachęca do zakupu. Większość graczy zdecydowanie narzeka na zawartość, jaką otrzymujemy za taką cenę. Jest ona bardzo krótka i niewiele wnosi do endgame'u. Coś mi się zdaje, że People Can Fly strzeliło sobie tym dodatkiem w kolano. Czas pokaże. 28 czerwca swoją premierę miał horror od brazylijskiego zespołu Pulsatrix Studios. Pozycja jest dosyć mocno wzorowana na 7 części Resident Evil. Wyraźnie widać, skąd deweloperzy czerpali inspirację. Niestety w przypadku fobii w oczy rzuca się budżetowość produktu. Średnia ocen w serwisie Metacritic oscyluje w okolicy 71 punktów dla PlayStation 5. W serwisie Steam ocen jest zbyt mało, by można było uznać wynik w okolicy 90 kilku procent za wiarygodny. Przypomnę, że gra zadebiutowała na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation i Xbox tej i poprzedniej generacji. 30 czerwca to debiut gry Alalot Champions of the Four Kingdoms. To izometryczne RPG, w którym postawiono na dynamiczne i trudne starcia z przeciwnikami. W pracach nad grą uczestniczył znany w branży Chris Avellone, co zaowocowało rozbudowaną fabułą w świecie fantasy. Gra na razie dystrybuowana jest w ramach wczesnego dostępu. Autorzy chcą zasięgnąć naszych porad co do niektórych elementów rozgrywki. W serwisie Steam ponad 70% opinii jest pozytywna. Patrząc na recenzję najnowszej odsłony Formuły 1, już wiemy, że mistrzowie kodu trzymają poziom. W serwisie Metacritic średnia ocen oscyluje między 83 a 85 oczek w zależności od platformy. Nie inaczej jest na OpenCritic. Publicyści zgodnie chwalą przede wszystkim świetny model jazdy. Pochwały zbiera też tryb kariery i bogate opcje dostosowania gry pod własne potrzeby. Recenzenci zwracają też uwagę na wierne oddanie atmosfery prawdziwych sportów motorowych. Jeśli ktoś oczekiwał po tej grze rewolucji, to powiem, że nie nadeszła ona jeszcze w tym roku. To po prostu kolejna solidna odsłona popularnego cyklu. O tej grze nie wiemy zbyt wiele. Tencent zapowiedział Code to Jin Yong, czyli grę akcji z otwartym światem od Lightspeed Studios. Tytuł został utrzymany w stylu powieści Wuxia, tworzonych m.in. przez pisarza Jin Yonga właśnie. Akcję w grze będziemy oglądać z perspektywy trzeciej osoby. Code to Jin Yong powstaje na coraz bardziej popularnym silniku Unreal Engine 5. Można zakładać, że tytuł jest tworzony z myślą o PC-tach i najnowszych konsolach firmy Sony i Microsoft. Niestety nie znamy nawet przybliżonej daty premiery. I to tyle na dziś. Żegnam się z Wami gorąco i jeszcze raz zachęcam do wsparcia kanału. To pomaga zwłaszcza takim niewielkim twórcom jak ja. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!